Naprawdę się cieszę. Cieszę się, że widzę was takich. Przyznam, że podglądałem was troszkę przez szparkę, tak? Niech będzie. Ale nie mogę dojść do ładu teraz z sobą, bo widziałem was, jesteście tak jak teraz. Młodzi, uśmiechnięci i nie w Irlandii. Mało tego, wygląda na to, że wy się jeszcze lubicie. Niedawno, z miesiąc temu, był taki tekst, jakaś ankieta, europejska ankieta, wszystkie narody tam zeznawały i co się okazało, że Polacy się nie lubią najbardziej w Europie. My siebie nie lubimy, wzajemnie i siebie również. To jest tam, Niemcy się lubią. Nie wiem za co, ale tak. A Polacy nie. To jest dla mnie dramat. Po prostu patrzę teraz na was i nie wierzę, że to w ogóle jest prawda. Jak pani ma na imię? Jak? Kasia. A mężczyzna chciałem powiedzieć, a ty dziecko. A ty jak masz na imię? Jak? Paweł? Kasia, tak? Paweł. Kasia, a spójrz na Pawła. Da się lubić? Paweł, spójrz na Kaśkę. Nie patrzcie na mnie, nic ciekawego. W ogóle odwróć krzesło w tę stronę. Da się lubić, Kasia? A znacie się? Nie. Poznajcie się i się polubcie już. Polubcie się teraz, proszę bardzo. Nie, naprawdę, no. Pokażcie. Pokażcie ich, jak są na początku lubienia. A może z tego będzie miłość. Kto to wie? Nie, polubcie się. Patrzcie na tamtą. No nic się takiego nie dzieje, tak? Zazdrość? Nie. Przecież Kaśka jest fajna babeczka, naprawdę. Przecież Kaczyński też nie pojechał na trójkąt ten. Nie. Kaczyński Weimaru nie odwiedził z innego powodu. Ja też. Powiem szczerze, ja też bym nie pojechał. Wiecie, trójkąt i tak Angela Merkel i Czyrak. No bo no. Ale wy się lubcie, błagam, pokażcie się, no nie wiem, no cokolwiek, no przywitajcie się i cześć, Paweł, nie patrz na nią teraz, człowieku, masz pozwolenie, jest pozwolenie, no to polub ją, natychmiast, proszę, Paweł, wstań i tak mówić, Kaśka, jak cię lubię, już, dlaczego nie wstaniesz? Kaśka, zrób ty, bo to widać, że jest to jeszcze młode, durne takie, tak, lubię cię, powiedz, tak, lubię cię, no. Już, patrzcie, ale... Tak jakby się wydawało, że się wszyscy lubią, tak jednak Paweł jednak ma jakoś takiego, w środku ma, masz jakąś taką drzazgę, tak? Nie bój się, no co, przecież to żadna zdrada, żartujesz? Ty chyba jeszcze życia nie znasz. Ale jak imię? Krzysztof. Krzysiek. Bo wiesz, bo to nie to, że między nami jeszcze, że my się nie lubimy, ale Polak nie lubi w sobie Polaka, rozumiesz? To jest straszne. Obiecaj mi, myjesz zęby? Tak? Tam, nie, nieco wiesz, oczywiście to też histeria, ale... Ale jak myjesz, dzisiaj wieczorem umyj, proszę cię, dobra? I stań z tą szczotą, weź tę pastę i jedź. Jedź i da, wypuść. I tu jesteś taki ubabrany, żeby to było, że to ci nie przeszkadza nic, rozumiesz? Żaden nam brak estetyki czy coś. Patrzysz na siebie i mówisz tak, Krzysiek, ty mordo, jak ja cię lubię, dobra? Tak? No. I w ten sposób zadamy kłam wszystkim ankieterom europejskim. Do widzenia, jesteśmy na pierwszym miejscu. Przecież to widać. Za to wam dziękuję z całego serca. Za uśmiech i za lubienie się. Tylko się w sobie nie zakochaj, wiesz, bo... A teraz tak, poczekajcie, bo teraz, żebym nie zapomniał, bo zapomnę. Jest 10 lat HBO, żeśmy się spotkali też z tego powodu i wiem, że były prezydenty ogląda HBO i lubi, więc ja nie będę się wypowiadał, niech on powie sam za siebie. Ja, widzisz, czy tam lubię, czy oglądam, to może... Za dużo powiedziałem, no tam czasem zerknę i tego, bo
bo tam jakieś filmik się zobaczy na stojąco, czy tam na stojaka, to znaczy nie na stojaka, bo ja normalnie jak oglądam, to już leżę. Bo... Natomiast troszkę w tym programie na stojący, to troszkę jakby za mało ruchu mnie brakuje, no ale nie, nie chciałem w ogóle zabierać w tej kwestii zdania, bo... To taka 10 lat, no ludzie, a co to jest 10 lat? 10 lat to jest dopiero co po komunii, przed bierzmowaniem. To jeszcze życie przed tobą, synuś. 10 lat to jest moja Danka, jak myśmy się poznali, miała takiego pieska, też 10 lat, pikuś. To jest dla mnie pikuś. Ja poczekam z laurkami jeszcze 10 lat. Niech to HBO naprawdę zda egzamin dojrzałości, maturę, może ja się też przy okazji załapię, bo teraz, jak wiadomo, maturę można zrobić już tylko z jednym egzaminem. Reszta jest amnestia, także... Jasne. Z matematyki to bym nie zdał, tam z geografii, no to w tych miejscach, gdzie byłem, tam pamiętał, ale... Ja bym sobie wybrał na egzamin język polski, no bo akurat nim mówię, także wiem. Więc to nie ma problemu. Natomiast 10 lat, tak też spojrzałem na to z innej strony. Ja, sobie wyobraźcie, znam Kaczyńskiego 25. Jednego z braci, 25. A że znam i drugiego, no to to już jest razem 50. Chcę nawet kiedyś pomyślałem, czy to nie jest o 25 za dużo, no ale... jak już jestem, że to jest jednak szmat czasu, myśmy walczyli tyle. Ja im też życzę, żeby ta Polska za 10 lat wyglądała inaczej. Ja im życzę jak najlepiej, bo tu chodzi o Polskę, tu nie chodzi o Kaczyńskich. Natomiast oni mają jedną rzecz, jeżeli już tylko wtrącę przy okazji. Kaczyńscy mają jedną wadę. Nie budują. Nie umieją budować. Ja im kiedyś nawet kupiłem już takie klocki, żeby coś próbowali. Podobnie, że jeden zrobił domek, drugi kopnął, no więc... Ja gdybym jeszcze raz, ja to mówię, już kiedyś powiedziałem, gdybym jeszcze raz coś obalał, coś w rodzaju ustroju, kto wie, może taki moment przyjdzie, to też bym wziął Kaczyńskich, też bym wziął Kaczyńskich, bo muszę powiedzieć, że chłopaki się wspisywali 25 lat temu naprawdę ekstra, bo oni byli pierwsi w demontażu, w dekonstrukcji. To było małe, wszędzie weszło zgrabne tego, cyk, odkręciło. Tak? Muszę powiedzieć, że no, każdą śrubeczkę odkręcili tymi swoimi małymi paluszkami. I ja mówię, to byli naprawdę chłopaki, można ich było wszędzie wysłać. Bo oni mają co jedną rzecz, oni mają walkę we krwi. Bo oni tę walkę wessali z mlekiem matki, no bo jak walczyli o cycka, no to już tę walkę mieli. Ale jak powiedziałem, jeżeli będzie dochodziło do czegoś, jeżeli ja zobaczę, że próbują robić źle Polsce, że próbują zrobić taką dekonstrukcję, demokrację, którą żeśmy walczyli, to powiedziałem, jadę do Warszawy i łapię jednego i drugiego za twarz. Koniec. I żeby nie było takich rzeczy, jeżeli te ataki, te walki, wzajemne wyniszczanie się ludzi, którzy działali w Solidarności, to jest rzeczywiście, jeżeli jest atak na świętej pamięci Jacka Kuronia, to jest niedopuszczalne, to jest niedopuszczalne. Zresztą ja stanąłem w obronie Jacka, bo ja go delegowałem do tych rozmów, ale dobrze, że stanęli w obronie również jego przyjaciele, Adam Michnik i Tadeusz Mazowiecki niedawno. Musiałem się odezwać. Napisałem serię. I nie można tego robić Jackowi. Człowiekowi, który walczył o tę demokrację, który siedział w więzieniu, cela w cele, prycza w prycza, razem ze Zem. I nie wolno tego robić temu człowiekowi, jeżeli Roman G, bo dla mnie to jest Roman G. Wraz
wraz ze swoimi kolegami. A że rzuca postulat, żeby odebrać order białego orła. Więc ja powtarzam. Wy byliście wtedy koledzy Romana G. Za młodzi, żeby to zrozumieć. I nie wolno tego robić Jackowi. Odbierać mu orła. Bo choćbyś odebrał jeden z drugim i 100 orłów, sam tym ptakiem nie zostaniesz. Bardzo. Ja tylko wam to chwileczkę zabarłozem. Dwa słowa wam, bo byłem obozony. Byłem obozony za... jest próba targnięcia się na bohatera. Jestem świadom tego słowa. Jacek Kuroń był bohaterem. Moim przyjacielem też. I to nie bohaterem, tragicznym. Ten człowiek osiągnął sukces. Był współautorem wolności w Polsce. Więc odbieranie, tutaj się dopisa do Adama Michnika. Odbieranie orderu, orła białego, do niczego nie prowadzi. A chcę powiedzieć jedno, że jeżeli ośmielicie się odebrać orła, to sami orła fikniecie. Ale tutaj mi wyjęli, chciałem powiedzieć ci panowie, podali mi temat tak naprawdę, bo ja również się cieszę z jednej rzeczy, mianowicie z takiej, że patrząc na was, ja nie widzę tego jadu, który spływa z góry. I za to wam dziękuję z całego serca, że jesteście ludźmi otwartymi i dlatego apeluję jeszcze raz, nie pozwólmy się podzielić na PiS i PO. O innych partiach już nie mówię, bo w Warcaby nie gram, ale nie pozwólmy. Niech oni tam się tłuką między sobą. Niech ten jad na nas nie spływa. O to was bardzo proszę. Bo to, co naprawdę, to, co oglądam ostatnimi czasy, to jest dramat naszej klasy politycznej, jeżeli można mówić o klasie. Jeżeli Donald Tusk, wydawało mi się, że kulturalny Kaszub, kulturalny człowiek, wykształcony, wychowany, w dobrej rodzinie. I nagle on mówi pod adresem Jacka Kurskiego, że to jest pitbull. Panie Donaldzie, człowiek pitbullem? Przepraszam bardzo. Czy ja jestem na wybiegu dla zwierząt bezdomnych u Violetty Villas? A Jacek Kurski stoi pod siatką? Jeżeli my siebie nie będziemy szanować, człowiek człowieka, naprawdę zejdziemy na psy. To jest dramat. I to akurat dotknęło Jacka Kurskiego. Dlaczego? Człowiek otwarty, ciepły, 36-6. Familijny, rodzinny. Rodzinny, tak, ja wiem, co mówię. Przecież Tusk nawet o tym nie wiedział. Tusk nie wiedział nawet, że ma dziadka. I Kurski mu znalazł. Więc o to mnie w pretensji. Przecież Tusk myślał, że do tej pory jest jednodziadkowy. Tak jak Kaczyński jednojajowi, no. Potem mu znalazł, przecież też jakiś czas później mu znalazł tę ciotkę, co billboardy, no to rozklejała z PZU, no. Na pewno jest na tropie paru szwagrów, to ja mówię, zamiast podziękować, to się Tusk zdziwi, jaką ma rodzinę, jak będzie Wigilia, zabraknie krzesła przy stole. Też jakiś taki zmasowany atak na tego Kurskiego,
jak się nazywa ta posłanka taka z SLD, Szynszyla czy coś takiego. No taka, bo w skórkach chodzi cała taka, nie? No Szynszyla chyba. To Szynszyla, bo to jest dziwny przypadek bardzo. O tyle dziwny, że ona jak mówi, to nie mówi, tylko składa skrzek. I ten skrzek złożyła w rozmowie z Jackiem Kurskim. Będąc świadoma tego, że jest to ostatnie sekundy programu, telewizja publiczna, i Kurski jeszcze kończy wywód o Jarosławie Kaczyńskim, którego uważa, według niego słusznie, nie wiem, nie wchodzę w to, bo nie znałem Piłsudskiego, ale mówi, że to jest dla niego Piłsudski naszych czasów. A Szynszyla co robi? Składa skrzek uroczyście przy wszystkich, mówiąc, że czy pan zna różnicę między Piłsudskim a Kaczyńskim? No to skąd może Kurski znać różnicę? Też nie pamięta Piłsudskiego. To mówi, że nie wiem. Mówi, różnica jest taka, że tamten miał kasztankę, a ten ma kota. No to... To jest argument i to zwierzak, i to zwierzak. Jeden miły, drugi miły. Różnica tylko wielkości. Każdy ma takiego konia, na jakiego sobie zasłużył. No. Takich przykładów można by oczywiście mnożyć. Mnożyć, mnożyć i mnożyć. Wzajemnych ataków. Przecież w pewnym momencie było takich 40 dni. To podsumował pan Gosiewski chyba. Powiedział, że doszło do 213 ataków. Zjadliwych napaści w ciągu 40 dni. Zjadliwe napaści. A ile było niezjadliwych, ja się pytam? To już się można rzeczywiście zwymiotować na to wszystko. To jest, idziemy naprawdę w złą stronę. Te wszystkie teraz tak zwane spoty reklamowe. Ci lecą z dywanem, jakby komuś ukradli. Ten z kolei kobieta ma tak zły telewizor, że nie może wyłączyć i maltretuje pilota, no. Nie wiem, idźmy właśnie na, już nie chcę mówić o miłości, ale ale żeby nas skupić razem. Do jednej porządnej pracy, do zbudowania tej Polski wreszcie. Tam będzie czwarta czy ostatnia, nie interesuje. Ale niech będzie jedna wspólna. To jest straszne. Też sądy, też, Boże. Tak mi było żal, Renaty Beger. Przestańcie, bo to... Dajecie osobie świadectwo w tym momencie. O sobie. A ty czego, Paweł, się śmiejesz, jak Boga kocham? Znasz chociaż panią Renatę Beger? No, ja też żałuję. Tylko mi się nie popłaczy. Ale pani, ja ją widziałem, jak świeżo po wyroku wyszła. 2 lata. Za co? Sąd przyznał, że nie ma dowodów. Że fałszowała. Jeżeli dla sądu nie jest dowodem to, że jeszcze ona wtedy nie umiała pisać, no to przepraszam bardzo. No to co może być dowodem? W 2 momentach coś tam pogrubiła, bo tam było nieczytelne. No wielki mi ha, ha, ha. 2 lata w zawieszeniu i teraz sama rada się boi czegokolwiek podpisać, bo jak coś tam ręka i opadnie, powiedzą, że to sfałszowany. I siedzi. I jak wyszła w Poznaniu z sądu, jakieś tam, któraś telewizja, nie pamiętam, Renata, przypomniało mi się. Ja się potem popłakałem razem z nim. Nie, bo to jest krzywda człowieka. Jeżeli tego sąd nie widzi, sąd 4 RP, to kto ma to zobaczyć? Krzywdę człowieka. Prostego. No, może taka prosta nie jest, ale... Bardziej okrągła, ale... I wyszła ta Renata i mówi tak. Dokładnie powiedziała tak. Moim nieszczęściem powiedziała jest, że jestem członkiem samoobrony. Moim nieszczęściem jest, że byłam członkiem komisji śledczej. Moim nieszczęściem jest, że powołałam na świadka pana Kwaśniewskiego. Moim nieszczęściem jest, że nazywam się Renata Beger. Ona ryczy, ja ryczę przed tym telewizorem. Sobie pomyślałem, Renia, nie jesteś sama.
Nawet powiedziałem do siebie, ty jesteś Renia naszym nieszczęściem. Oj, muszę się uspokoić. Nie, bo już u Renaty jest też lepiej, bo odżyła. Miała taki program z mandaryną. Nie widziałem, ale podobno jak. Wszystko. Od czaczy po sam. Naprawdę, że się rewelacyjnie rusza i powiedział człowiek, który ją tam uczył, przygotowywał, że może ją nauczyć wszystkiego. No to dobrze by było, ale przede wszystkim powiedział, że ona ma w sobie coś. Ma w sobie coś, co ją rusza. Co pomyślałem, Boże, jaka ta Renata ma szczęście. Najpierw miała kurwiki, a teraz owsiki. No po prostu... Nie, ale naprawdę te... Nie wiem, jak oczywiście nie ma na to pomysłu, jak uspokoić polską scenę polityczną, ale to jest też, wiecie co? To jest też, zależy od ludzi, którzy otaczają ludzi władzy. Tych najbliższych, ten taki dwór, tych takich z krótkimi rączkami i z długim jęzorem. Co to przyniesie, doniesie, niby zakomunikuje, ale tylko to, co on uważa za właściwe. Tak jak komu się chciała spodobać pani prokurator z Elbląga? Komu? Ścigając człowieka za wysyłanie zdjęć w internecie o dwóch kaczuszkach, zdjęcie w obronie Doliny Rozpudy. No. Dwa kuperki sterczą, reszty nie widać, tatarak. Bardzo piękne zdjęcie. I ta kobieta wysyła oddział komandosów w kominiarkach do tego gościa, drzwi. Leżysz, z kim tańczysz? A nie, to Rutkowski. Z kim tańczysz? I za to, że on wysyła to zdjęcie, w końcu ekologiczne, bardzo piękne zdjątko przyrodnicze, bo naprawdę rzadko złapać dwie kaczuszki z dupkami do góry. Bardzo rzadko, bo to akurat tak się znalazły w kadrze. I że to jest, powiedziała, że to jest obraza głowy państwa. Obraza głowy państwa? A po czym ona poznała? Tak jak to śledztwo, które się toczy cały czas, ono się jeszcze będzie toczyło długie lata. Ja na początku w ogóle myślałem, że tydzień po robocie wpadnie Rutkowski. No ale Kaczyński przyspieszył w expose i stało się odwrotnie. Podobno to sięga jednak, że korzenie, pomysł wyszedł z Polski. Mówią o tej redakcji Tageszeitung. Redaktor Keller, co wymyślił artykuł, wysmażył dwa kartofelki. Co to jest? To miał być dowód? To miał być żart? Że nasi bracia mniejsi to są dwa kartofelki? To jest żart? Powiedziałem sobie, w ogóle, kto w ogóle dał ten artykuł przed oczy prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Kto mu to pokazał? Nikt by tego nie czytał. Nie, to wywlekli tę sprawę, jakby to było nie wiadomo co. Dwa kartofelki. Dwa dni później, ja naprawdę oburzony, zatrzymałem się wieczorem, jakiś zajazd. Nic nie było, bo już kończyli pracę. Co pan chce? No, a co jest? No schabowy. No to schabowy, no. Suchy schabowy. I ona wraca i ma taki uśmieszek. Jestem dwa dni po tym artykule, który obiegł Polskę. Ona wraca z takim uśmieszkiem i mówi tak, a z czym? Z kartofelkami? No i teraz człowieku, decyduj. Jeden dla mnie za mało, trzy za dużo. Powiem dwa, wyjdzie Ziobro. No to co? Z makaronem będę jadł. Dobrze, że to były świderki, się jakoś wkręciły, kurka. No to na sucho, bez sosu to dramat. Ale do tej pory nie słyszałem jednej rzeczy. Nie słyszałem tak zwanego odporu. Minęło tyle czasu. Nie słyszałem odporu ze strony polskich gazet. Więc jeżeli macie kogoś, jakąś rodzinę w Niemczech, znajomego, przesmsujcie. Przemailujcie moją odpowiedź panu Kohlerowi z Tageszeitung.
Powiedziałem, niech się pan zajmie swoim byłym kanclerzem Schröderem, który aktualnie za 1 000 000 euro daje się w rurę z Putinem. A kobieta Merkel jeszcze nie jest i nie dadzą sobie w gaz. A propos Angeli Merkel, to jest właściwy odpór z mojej strony. I to przesmsujcie. Że jeżeli dla pana Kellera z Tageszeitung nasi bracia mniejsi to są dwa kartofelki, to dla mnie pani Angela Merkel to jest to po prostu stara ziemniaczana bulwa. Dziękuję bardzo. Zaczęliśmy tą dziesiątką. Nawet żałuję, że nie miałem dziesiątki w domu. Troszkę mi dzisiaj dzieci już brakuje. Ale 10 to jest ładna cyfra, że i nawet sugeruję HBO, żeby dodała jeszcze jedno 0. Dziękuję bardzo. Ja się też dodałem, to może ja wcześniej, bo nie będę czekał. 10 lat to uważam, to jest smat czasu i życzę kolejnych smat. I jeszcze ja życzę HBO 10 la 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 la